Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście Mass Effecta. No te mnie wnerwiają, powiem wam, takie robociki. Dobrze, że ich można zabić. O, jeszcze łażą. Skurczybyki, no. Czekajcie, tu, tędy teraz, tak? A, padłeś. Czekajcie, tu chyba będzie ten pierwszy, jak się nie mylę. Dobra. Świetnie. Tu będzie kolejny. Kolejny dziad. O! Świetnie! Prawo, ładnie trafiłem w tego dziada. A ich z bliska się nie zaatakuje, wiecie? Kurde. Ich z bliska się nie zaatakuje. Kurde. Co za... Świetnie. Kurde. Ja pierdzielę. Świetnie. Co jest? Kurde. No. Ale ja nie chcę opuszczać, Mako. Ej. Co oni mi tu wypisują? Halo. Czekajcie, może bym grę za... A, nie mogę, naprawdę. O Jezu. Jeszcze przestraszyłem. Dobra, jedziemy da... Oła. Jedziemy dalej sobie. Kurde, już mnie atakują. Ja pierdzielę. Dobrze, mnie nie widzą. Już mnie atakują? Dobra. Tu jeszcze, kurde, tu za dużo jest. Dobra. Świetnie. A tu jeszcze jeden jest. Kurde. Ty dziadzie głupi. Świetnie. A, to są takie te. Już wiem. Już wiem, o co chodzi. Wnerwiają mnie te takie robociki chodzące w pieruny. O kurde, aż tak to wygląda? Uhuhu. Kurde, nie trafiłem. Świetnie. Kurde, jeszcze gdzieś chyba są. Czy nie? Zaraz się okaże. O, wczytywanie. A, dotyka była tylko... Świetnie. O kurde. Shit. Ojajajajajaj. O kurde. Będzie mnie atakował zaraz. Nie trafiłem, shit. Pięknie. Kurde, jeszcze chodził? Skubaniec? No nie, znowu mi się zaraz... Dobra. Dobrze, że się nie przyczę... Kurde. Co to ma być? No. O kurde. Pancernik nerwiający. Kurde. Świetnie. Nie wiem, którędy teraz jechać. Czy tędy. Oka, zobaczymy. Najpierw tu podjedziemy sobie. Padaj. Świetnie. Tu chyba coś
Kurde, zakłócenia znów. Tu chyba nie wjedziemy, co nie? Czy wjedziemy? Wjedziemy. Kurde. Świetnie. Dobra. Kurde. Jak to naprawić? Naprawianie, dobra, jest. Uff. Naprawiaj, naprawiaj, naprawiaj. Dobra, świetnie. O kurde, już mnie widzą. Czy nie? Oto nasz cel. Świetnie. A ty świże ty jeden. Kurde, nie wiem jak to teraz mam. No otwieraj drzwi. Czy muszę jakoś. Kurde. Znowu mi się pali, kurde no. Ja cię kręcę no. Musi być jakiś sposób na wyłączenie tych działów. Ale kto. Kurde. Kurde. Oh shit. Kurde, już się zaczynają te gety. O kurde. Zasrańce. Kurde. O nie, tak, nie, tak, nie, tak. Tak chciałem, kurde. O kurde, mać. Że co? Kurde. Świetnie. Dobrze by ten dostał dziad jeden już. Kurde, tu coś jest. Skrzynia jakaś. Może otwórzmy ją, co tu mamy. Tak średnio. A, kasiorka, może być. Dobra. Idziemy teraz tutaj, zobaczymy co tutaj mamy. O kurde. Jakie działo. Oj, 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 oj. Pole wyłączone, komandorze. Podchodzę do bazy Salaria. Bez odbioru. Gotowa do drogi, komandorze. Ale. Ale, 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 ale. Jest. Dobra. Słyszę, chyba będą zaraz wrogowie kolejni. Mi się wydaje. Teraz zobaczymy, w sumie okaże się, co nie. Czekajcie, tu chyba jeszcze nie byłem, co nie. Ale tu chyba nic nie ma. A, takie przejście. Naokoło. No dobra. Wracamy do Mako. Otwarta ta brama chociaż. Żeby nie było zaraz niespodzianki, że zaraz... No, otwarte. Tylko kurde, jak chcę to naprawić? Kurde, dlaczego mi się to pali, Holender? Ja cię kręcę, no. O kurde! Ej, no co je? No... Świetnie. Ja cię... no... No szkur... naprawdę... No... Nie, ja nie mogę... Naprawdę... Kurde... No, świetnie. Czekajcie, kiedy mi się to zapisało, kurde. No nie.
Shit. Świetnie. Kurde. Oj. No wyjedzie stąd czy nie wyjedzie stąd? Kurde. No, dobra, jest. Udało się, kurde, w końcu. Dobrze jest. Padłeś? Padłeś. Kolejna brama, kurde. A, ten ty... A, będzie mu. O kurde. Kurde, naprawdę? Wow. Wow. O kurde. Głupi świrze ty. Świetnie. Udało się. Kurde. Jest. Kurde. Kolejne. Działa. Czy jakoś tam się tu zwie tam. Dobra. Kosiorka znowu. No dobra, o widzę tu teraz co innego jest. Ohoho. Tyle na ten temat. Teraz bez problemów dotrzemy do obozu. Tylko tyle? Trochę mało tego. No dobra. Teraz dalej się kierujemy. Trochę jest drogi, powiem wam. Nie powiem, że nie. Bo my dopiero jesteśmy tutaj, stróżówka. To tu jest dopiero obóz Solarian. Znaczy jako... Obóz... Salarian, dobra. Ja powiedziałem Solarian. Salarian, dobra. Poprawiłem się. Dobra. Jedziemy dalej. Tylko którędy teraz? Czy ten? Tędy chyba. Zaraz zobaczymy, tak, tędy. Ło, to jeszcze trochę drogi jest, powiem wam. Ło, ho, 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 ho. A tu może być jeszcze sporo, wiecie. Kurde, jak tu się... A, to chyba E się, kurde, klika, żeby naprawić. Tak mi się wydaje. No nic, dobra, naprawiłem, git. Żadnych wrogów nie ma tu? Dziwne. Aż dziwne. Komandorze, Normandia zacumowała w bazie. Wygląda na to, że jesteśmy ziemieni. Ajajaj, niedobrze. Kapitan Salarian, może wszystko wyjaśnić, kiedy tu dotrzesz. No dobra. To chyba tu już... Czekajcie, co będą tu jacyś wrogowie? Tak a propos. Zaraz się dowiemy. O co? To co mamy teraz robić? Nie ruszymy się stąd bez planu działania. Wy tu dowodzicie? Jaka jest sytuacja? Jestem kapitan Kirahi, z 3. pułku infiltracyjnego STG. Wy i wasza załoga wylądowaliście w samym środku strefy działań. Każda bateria przeciwlotnicza odnotowała waszą obecność. Co teraz mamy robić? Czekamy przyczajeni, dopóki Rada nie wyśle nam posiłków. Te posiłki to my. Co? Wysłano tylko was? Wyraźnie zaznaczyłem, że nic nie zdziałamy bez floty. Nie mogliśmy zrozumieć waszego komunikatu. Miałem to zbadać. To powtórka z rozrywki. Straciłem już połowę ludzi, prowadząc tutaj śledztwo. No to co ja poradzę ci?
mieści się tutaj baza operacyjna Sarena. Założył kolonię badawczą, jednak pełno tu getów. Co? Tu jest? Widziałeś go? Nie, ale jego gety są wszędzie. Ponadto przechwyciliśmy parę wiadomości dotyczących jego samego. To na pewno jego baza. Czym się zajmuje Saren? Pragnie wyhodować tutaj armię Kroga. Ojajajajaj. Ale o co chodzi? Haum. Najwyraźniej odkrył lekarstwo na genofagium. Co? Dlaczego to całe genofagium jest takie ważne? To jedyne wyjście dla Krogan. Zainicjowaliśmy genofagium populacji Krogan po ich buncie, aby ograniczyć ich liczbę. Bez tego Kroganie błyskawicznie zawładnęliby całą galaktyką, a ci w bazie służą Sarenowi. Musimy temu... Gety to duży problem, ale armia Krogan stałby się niepokonany. To samo pomyślałem. Musimy zniszczyć ten kompleks. Nasza rasa umiera. To może być kurwa ratunek. Jak podsumował. Jeżeli lekarstwo opuści planetę, nic nie będzie już w stanie zatrzymać Krogan. Nie możemy znów popełnić tego błędu. Nie jesteśmy błędem. On zamierza stwarzać problemy? Jeśli tak, niech lepiej stąd idzie. Mamy wystarczająco własnych zmartwień. Dobra, W porządku. Pogadam z nim. Byłbym wdzięczny, komandorze. Ja i moi ludzie musimy przemyśleć plan ataku. Możecie dać nam trochę czasu? Proszę sobie nie przeszkadzać, kapitanie. Niedługo wrócę. Dobrze. To zajmie tylko chwilę, komandorze. Tymczasem możecie się zaopatrzyć. Porozmawiajcie z komandorem Rentolą. Jest w jednym z namiotów. Dobrze. Dobrze. Wszystko zaczyna się odrobinę komplikować. Tak. Nie martwiłabym się, gdyby nie chodziło o Wrexa. Wygląda tak, jakby zaraz miał wyjść z siebie. Sądzisz, że powinienem z nim porozmawiać? Nie zaszkodziłoby. No, w sumie może. Spróbuj to zrobić ostrożnie. Będę uważał, ale na wszelki wypadek bądź w gotowości. Bądź w gotowości. Wrexeł. Nie boję się o Wrexa. Co to było? Saren musi ukrywać coś naprawdę istotnego. A tu Garus. A gdzie jest, kurde? Czego napierni... A tu jest Wrexeł. Chodź tu, Wrexeł. To nie jest kurwa w porządku, Shepard. Jeżeli istnieje lekarstwo na genofagium, nie możemy go zniszczyć. Rozumiem, że jesteś wściekły. Obaj jednak dobrze wiemy, że to Saren jest tu wrogiem. On jest winien. Serio? Saren stworzył lekarstwo dla mojego ludu, a ty chcesz je zniszczyć. Pomóż mi, Shepard. Powoli tracę rozeznanie w tym, kto jest ze mną, a kto przeciw. Naprawdę muszę ci to tłumaczyć, Wrex? Ojoj. Jeżeli nie znasz lepszego powodu, to współpraca między nami dobiegła końca. Nie pozwolę, byś naraził całą misję. A więc to tak. Po tym wszystkim tylko tyle od ciebie dostaję. Jak możesz nie widzieć, ile to znaczy dla Krogan? Nie możemy rozjebać tej bazy. Nie pozwolę na to. Wrex, proszę. Porozmawiajmy. Koniec gadki, Shepard. Muszę to zrobić po swojemu. Kurde! Co jest? Nie wydaje mi się, przyjaciel. Ojajajajaj. Czemu do cholery to zrobiłaś? Jeszcze z nim rozmawiałem. Przykro mi, ser. Nie mogłam ryzykować, że zrobi ci krzywdę. Nie mogłaś postąpić inaczej. Żałuję, że nie umiałem go przekonać. Kurde, naprawdę? No nic, kurde. No, co poradzić, no. Kurde, gdzie tu jest w ogóle ten... Ten Wrexeł? Co?
A, to są poboczniaki. No toż. A. Dobra. Aha, dobra, już teraz wiem. Tylko znowu tutaj na ten. Dobra. Przygotuj się do szturmu. Dobra, jakoś trzeba będzie chyba teraz iść do tego. Do. Przykro mi, Kroganin nie chciał przyjąć naszych argumentów. Zorganizować ceremonię pogrzebową na koszt rady, czy wyrzucić zwłoki w bagno? Nie dotarlibyśmy tutaj bez niego. Zasługuje na prawdziwy pogrzeb. Masz dziwne zasady, komandorze Shepard. Ale dopilnuję, żeby zorganizowano odpowiednią uroczystość po ataku na bazę Sarena. Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie trzeba umieścić głowicę? I jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Oho. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. Obawiam się, że nie damy sobie rady. Z pewnością nie. Ale możemy to jakoś obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na 3 zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Pomysł jest dobry, ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze. Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Mam oddać jednego ze swoich ludzi pod twoje rozkazy, kapitanie? Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Jeśli twoi towarzysze nie rozumieją, to czemu zabrałeś ich na misję? On ma rację, komandorze. Razem być może damy sobie radę. Zgłaszam się na ochotnika. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z Salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie, to nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? Kto się lepiej nadaje do tego? Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorze. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. Dobra. O ile będzie konieczne. Williams, pójdziesz z kapitanem. Tylko bez brawury, zrozumiano? Tak jest, komandorze. Każę załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? Właśnie. Normandia zgarnie moją grupę. A jak wasze oddziały unikną wybuchu? Zajmiemy gety tak długo, jak to możliwe. Kiedy bomba będzie na swoim miejscu, spróbujemy wydostać się poza obszar rażenia. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy uciec. Jeśli nie, będziemy żyć jako wspomnienie o męczeniu. No nic, dobra, jestem gotowy. Ruszajmy. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Właśnie. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie, poruczniku. Ty także, komandorze. Poradzimy sobie. Zobaczysz. Tak, ja po prostu... życzę powodzenia. Dobra. Chcecie coś powiedzieć, pani sierżant? Sama nie wiem. To dziwne. Iść do kogoś innego. Przywykłam już pracować z tobą. Z wami wszystkimi. Nic się nie martw. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja... Służba z wami, komandorze, to zaszczyt. Cokolwiek się stanie, strzelajcie. Wejdźmy ostro, uderzmy mocno, a wyjdziemy stąd cało. No pewnie, komandorze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdemu z was, ale rozumiem też wasze obawy. Wyszkolono nas na szpiegów, najlepszych w swoim fachu. Nie możemy się jednak spodziewać uznania. Pomyślcie o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem. Albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armie. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz pochód powstrzymały Rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w pierwszym rzędzie. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Powodzenia, komandorze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
No, mam taką nadzieję. Czekajcie, aha, tego już nie mamy. Kurde. Nie wiem, może, kurde, nie wiem kogo by tu wziąć. Aha, bo tego mamy zajętego już. Weźmiemy Garusa. I może tą Liarę to co oni? A czemu nie? Komunikat testowy. Słyszycie mnie, komandorze? Owszem. Głośno i wyraźnie. Dobrze, rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc. Owszem. Dobra, teraz tak, moi drodzy. Zapiszemy sobie grę na... I teraz tak, nie wiem ile mi tu już ten... Ile łacinek trwa, ale... Cień wylądował. Powtarzam, cień wylądował. Sierżant Williams z oddziałem Aegon. Oddziały Panowa i Jetto ruszać. Czas na działanie. Kurde. Kurde. Dobra. Kurczę blade. Kurde, trochę jest tu, powiem wam tego. Uff, shit. Padłeś. Śmieciulu. Do srańcu ty jeden, dobra. Garus, kudźwa. Naprawdę? Garus, wstawaj, kudźwa. Wstawaj. Teren bezpieczny. Już? To dobrze. To dobrze, teren bezpieczny jest. Cieszę się. Tylko teraz tu muszę coś zrobić. Co to jest w ogóle? A, dobra. Odejdźcie, odejdźcie. Ekipo. Odejdź, kurde. Dziękuję. Dobra. Ale to jest na czas, czy co to jest w ogóle? Ojojojojojoj. Udało się. Świetnie. A niech będzie tak. O. Dobra, teraz tak. Którędy teraz? Pytanie moje. Chyba dalej tędy, to nie? Czekajcie, zobaczymy może na... O, ku... Co? My jesteśmy dopiero tutaj. A co powiedzieć? Kurde, o dalszej podróży. Czekajcie, tędy dobrze mam iść? Bo tak średnio. Zakłóciło ich celowanie. Mamy szansę. Sierżant Williams, odciągnij uwagę od panowań. Świetnie. Teraz którędy? Bo tu jest kurde... A, bo my tędy przyszliśmy. Przyszliśmy tu do wieży komunikacyjnej. Teraz musimy iść do wieży połączenia satelitarnego. To chyba tędy będzie, bo tu są dwie drogi, tak? Tak jest, tak się nie mylę, no. Świetnie. Shit. Kurde. Rozpoczęli atak z orbity. Jetto, uwaga na stację przekazu.
Świetnie. Kurde. Shit. Dobra. Kurde, dziadzie ty, liara, naprawdę, kurde, żeś zginęła. Świetnie. Jeszcze chyba ktoś został tam na pewno. O kurde, co jest? Kurde. Widzę jeszcze jednego wroga. Świetnie. Kurde. Świetnie. Kurde. Jakiegoś laga dostałem, czy co? Co mam tu zrobić teraz? No to jest pytanie. Nadal nie wiem. Coś tu mam robić, czy co? Co jest? Czy musimy tędy jakoś przejść? Chwila. A tędy musimy iść. Tylko nie wiem. Czy tutaj nie musimy iść najpierw? Kurczę. Samoloty wracają, żeby uzupełnić paliwo. Zająć pozycję obronne zanim wrócą. Dobra. Kurde, nie wiem. Kurde. Dobra, kontynuujemy dalej. Aha, bo tędy... Dobra. Tędy prowadzi mnie ta. Kurde. Kurde. Ja pierdzielę. Dobrze. Kurde. Kolejny. Wpieruny. Czekajcie, 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 czekajcie. O kurde, co jest? Fala ognia, przeciążenie ty masz jeszcze. Kurde. Dobrze, good, good. Dobra. Niech będzie i niech będzie. Dobra. Dalej, dalej. Gdzie to mnie prowadzi? Tutaj. Tu chyba już nikogo nie ma. Dobra, wracamy się. Jeszcze jedną rzecz muszę. To jest. A jak se kurde wstecz? Kurde. No nie gadaj, że muszę teraz. To jest. Kurde. Naprawdę? Co się stanęło się?
kurde, dlaczego wszystkiego nie mogę tak zrobić? No nic, dobra, tak może zrobimy. Zobaczymy i teraz jeszcze zredukujemy. A dobra. Nie wiem co ja kliknąłem, ale coś pokićkałem, kurde, teraz naprawdę. No nic, dobrze moi drodzy, w kolejnym materiale będziemy kontynuować dalej podróż po Wirmirze i mam nadzieję, że już wiecie, tam może dojdziemy jakoś powolutku, bo jesteśmy dopiero no przy właściwie jeszcze trochę do tej platformy mamy, co nie, drogi, ale mam nadzieję, że tam no wiecie, szybko zrobimy to i cóż. Długo tutaj nie będę was trzymał, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale, cześć.